Dobry wieczór, a w drugiej godzinie audycji My Rodzice spotykamy się z wyjątkowym gościem, który dał nam się już poznać, chociażby dzięki puchaczom Bubo Bubo. O tym rozmawialiśmy dosłownie prawie rok temu, a teraz spotykamy się po raz kolejny. Spotykamy się z człowiekiem, którego mogą Państwo także zobaczyć na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl, oczywiście pod hasłem audycji Piękne Życie i My Rodzice. A czemu o tym mówię? Mówię o tym, drodzy Państwo, bo z tym obrazem w radiu to jest tak, że dobrze byłoby się przyjrzeć komuś, kto ma na sobie kurtkę z takimi oto naszywkami, które ja sama pamiętam ze swoich uczniowskich lat. Czyli tak, Przyjaciel Przyrody, taka naszywka chyba z Ligi Ochrony Przyrody, tak? Albo Kółka Przyrodniczego Szkolnego, ale też i czerwona tarcza, czerwony znaczek z napisem Wzorowy Uczeń, a tutaj dyżurny klasy. No, tak jest. Piękna kurtka. Wiadomo, że porozmawiamy też troszeczkę i o szkole, ale też i o książkach. Marcin Kozioł razem z nami. Witamy. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło gościć na antenie i w Państwa domach. Jesteśmy i będziemy mówić i zapowiadać przede wszystkim kolejną książkę. Tym razem niekoniecznie chyba o koniach i niekoniecznie o puchaczach, ale za to z kryminalnym wątkiem w tle. Kryminał dla dzieci, dla młodzieży. Dla starszych dzieci i młodzieży Gwiazda Blachonosego, bo to właśnie o tej książka mowa, to jest kontynuacja lektury szkolnej Skrzynia Władcy Piorunów. Tę książkę mogą Państwo kojarzyć, ponieważ uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych w wielu polskich szkołach omawiają właśnie przygody bohaterów Julki, Toma i psa Spajka. To jest lektura dosyć elektryzująca, bo jej bohaterem jest między innymi wynalazca Nikola Tesla. A to jest ciąg dalszy tej lektury. Gwiazda Blachonosego, kryminał dla no właśnie uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, ale także zaznaczam, że również starszych. Ta książka potrafi wciągnąć, gwarantuje także dorosłych rodziców. Ja mam wiele sygnałów, że właśnie rodzice czytają razem ze swoimi dziećmi, albo dzieci przychodzą, pytają o coś, no, pytają choćby dlatego, że ta książka i całe wszystkie książki z serii Detektywi na kółkach oparte są na faktach. Tutaj współczesna detektywistyczna akcja łączy się z, przenika się z wydarzeniami z przeszłości, a te wydarzenia zawsze dotyczą autentycznych postaci i oparte są na faktach z życia, czy też, czy to Nikoli Tesli, tak jak było w tej książce, czy tutaj mamy Blachonosego, stąd tytuł Gwiazda Blachonosego. Blachonosy to autentyczna postać. Wybitny, naprawdę niezwykły astronom duński, którego wychowankiem, asystentem, uczniem był między innymi znacznie lepiej znany od niego Kepler. No ale osiągnięcia Keplera nie byłyby możliwe, gdyby nie dokonania właśnie Tychona Brahe, zwanego Blachonosem. Człowieka, który zapisał się na kartach historii między innymi dzięki temu, że zaobserwował supernową gwiazdę, nazwaną później jego imieniem, a także wynalazł, skonstruował przeróżne przyrządy, które pozwalały na bardzo dokładną obserwację nieba w czasach w XVI wieku, kiedy nie było jeszcze lunety, teleskopu, a mimo wszystko, mimo tych problemów, Tycho Brahe, czyli Blachonosy, radził sobie z obserwacją nieba. No i to jest taki kryminał, który pozwala młodym czytelnikom nie tylko dać się porwać przygodom ich rówieśników, ale także poznać autentyczną historię bardzo barwnej postaci na kartach nauki, a także teraz na kartach literatury. Mam nadzieję, że Państwo razem ze swoimi dziećmi także wybierzecie się w podróż, tym razem do Danii i do Szwecji, no i razem ze psem Spajkiem, to jest Labrador, z Julką. Julka porusza się na wózku, ale i tak jest głową operacji, mózgiem operacji i realizuje świetnie swoje marzenia. No i Tomem, jej przyjacielem. Wspólnie z detektywami na kółkach dacie się porwać przygodzie. No i rozwiążecie tę zagadkę kryminalną z wątkami opartymi na faktach.